Witajcie moi drodzy, tutaj Bartek z kanału 4 Pasje, kolejny odcinek z Alanem Wake'iem. Co było w ostatnim odcinku? Może od takiego krótkiego przypomnienia zacznijmy. Skończył się właśnie moją przeprawą przez ten most. Miałem sporo obawy, że trochę będę się z tym męczył, a ostatecznie udało się to przejść za drugim razem, co mnie bardzo cieszy. Wcześniej trochę podróżowaliśmy samochodem. Walczyliśmy z duchami, byliśmy też w motelu, w którym pomieszkiwał agent FBI Nightingale i zapowiada się trochę na to, że w końcu z nim się spotkamy. To silnik to chodzi, że się w końcu z nim spotkamy, jego został opętany przez ducha mroku. Także podejrzewam, że czeka nas potyczka. Wyobraźcie sobie, jakbyśmy musieli z nimi wszystkimi walczyć, nie mając auta. Jeszcze tego załatwię. W sumie... A nie będę z nimi aż tak walczył. Tu się straszne rzeczy dzieją na tej drodze. Czekajcie, jak my tu przejedziemy. Ten... O cholera, co to? Jakiś opętany samochód. Samochód? Tak, jakiś pick-up. Nie, idzie pick-up, kurczę. O cholera, czekajcie, 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 czekajcie. Nie wiem, czy on mi tu będzie później przeszkadzał. Dobra, bo nikt to nam nie przeszkodzi, co? Punkt zapisu mamy. Kurczę, zapomniałem, jak się fachowo nazywają takie auta. Z tymi wielkimi kołami. Się tam cały czas kręci. A są schody, już myślałem, że... Że coś mi się po... Właś. On tu jeździ w środku? Nie, już myślałem. Zobaczcie, że tak głos podniosłem. Tu coś na mnie wyskoczy w tych ciemnościach, to nie wiem. Ja to nawet nie mogę przejść. O. Jest, dziad. Okej, myślałem, że będzie w tym miejscu jakaś kartka. Może skrzynia. Dobra. To wszystko wzięte. Tak, tym zaparkowałem, gdzie musi go troszkę tutaj. Gdzie ten gdzie jest? Ja się w nim nie będę w jakiejś walki wdawał. Może lepiej z tej strony. Tylko czy mi się to uda? To mamy jeszcze jakiś budynek. Czekajcie, jeśli tam jest... O, on mnie przesunął! To jest tylko termoskawą. Wsiadaj, wsiadaj! O kurcze! Oj! To był zły pom... Wsiadaj! Czemu nie wsiadasz? Nie gadajcie! O! O, to był zły początek. Nie muszę. Dobra, jeszcze raz, nie będę, niepotrzebnie wysiadałem. Myślałem, że coś tam jest, a dla termosu z kawą.
Nie warto dla termosu z kawą wysiadać z auta w takiej sytuacji. Weźmy te race. Tu już na pewno nic nie ma. O, patrzcie, chyba... Wjechał do środka i go rozwaliło? To by nam ułatwiło sprawę i to zdecydowanie... Nie, nie mówcie, że... Nie. Już myślałem, że się tam zaciąłem. Jaka muzyka się zrobiła. Chyba po nim. Bartek, mistrz kierownicy. Dobra, w którą stronę? Już tamto nawet się nie zatrzymuje. Ilu ich tu jest? Oj. Dobra, tu wyjedziemy i w lewo. A jeszcze szybki. Nie no, to nawet nie ma sensu z nimi walczyć. Tu mamy jakiś postój, mamy auto. To nas goni, ale nie ma potrzeby go wymijać. Kurczę. Co tu się dzieje? Znowu duch mroku? Aby się pospieszyć. Autobus szkolny, autobus szkolny tutaj! A... Jezu! Szaleństwo, totalne szaleństwo. O, tędy już chyba nie przejedziemy, co? Znaczy, tam jest jakieś auto. No i bym to pominął. Do strzelby... Bierzemy. Raca. To mogę wziąć jeszcze. Choć czekajcie, muszę to sprawdzić. Chyba się nie przecisnę, co? Spróbujemy. Spróbować nie zaszkodzi, ale sądzę, że nie mamy szans. Byłoby miło, ale... Nie, jeszcze się zaciąłem i teraz nie przejdziemy w ogóle. Ile ja już miałem tych sytuacji w tej grze? To jest po prostu niewiarygodne. Przeskoczę nad nim? Ale spróbowaliśmy. Wyszło jak wyszło. Czy tu mam ten myśliwski? Ale nie no, wezmę ten tam. Do strzelby mam 16. Także... Z drugiej strony i tak długo... A nie mam dostępu, już myślałem. Długo by mogliśmy jechać samochodem. Czuję napięcie, także nie będę zbyt dużo chyba mówił. Jak już taki jest nastrój naprawdę niepokojący, to się bardzo skupiam na grze. Będziemy mogli wykorzystać te butle z gazem. Ale żeby je wykorzystać... O, to jest ten... O kurczę! Wybuchaj!
A myślisz, że mnie zajdziesz z boku, ty? Z boku. Dobra, to coś mamy. Amunicja do strzelby. Chciałem jeszcze powiedzieć, że pamiętam... O nie, tam nie idę. Że grałem pierwszy raz, to już na tym etapie czułem... A mam pewnie... Kurczę. Czułem lekkie znużenie już samą walką, ale... Powiem wam, że teraz... O, dobrze, teraz się udało. Że teraz tego tak nie odczuwam. Słyszycie? Ilu ich tu jest? Jeszcze coś tam, patrzcie. Race też chyba mamy pełnię, co? Można mieć 5 rac? A nie, to jest chyba wypalona. Taka ścieżka... Ścieżka zapasów przeróżnych. Dobra, tam już jest światło. A jeszcze z tym zatańczymy. Dobra. Karteczka, światełko, chwila wytchnienia. Co my tu mamy? Baterie. Rewolwery mamy. Okej. I znowu w aucie. Znowu w drodze. Księżyc. Jasno świeci na niebie. Gdzie my zmierzamy teraz? Moi drodzy, gdzie my zmierzamy? Tędy najwidoczniej nie ma szans przyjechać. Co to jest? Larsen. Auto, co to co? Auto salvage and used parts. Muzyka ucichła. Coś powinniśmy znaleźć, bo strzałka. Zobaczmy. Tędy no właśnie. Ale żeby pewnie ją otworzyć, będziemy musieli zajrzeć tutaj. Coś możemy przeczytać. Wszyscy odwiedzający muszą udać się do kierownika. Przed wejściem każdy musi podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń w razie wypadku. Jeśli szukasz konkretnej części, zapytaj o nią. Część weź je sam, wymontowuje się własnymi narzędziami. Noś odzież ochronną. Uwaga, stosy mogą się przewracać. Ryzyko wypadków. Takie oto informacje. Jezus Maria! Gdzie? Skąd? Mnie wystraszył. Ale muzyka jest fantastyczna, ten soundtrack. No załatwmy go, on będzie mi się tu... Co jest? Nagle wszedłem i oberwałem, zupełnie nie wiedziałem skąd. On najwidoczniej za mną musiał być. Tutaj znowu myśliwski. No, przeładujmy.
Zagapiłem się. To mam 19. Nie wiem, czy jest sens wymieniać. Zobaczmy, ile będę miał. Nie, no to ja wolę przy strzelbie zostać. Rozejrzymy się jeszcze po tym magazynie. Baterie to akurat mamy max. Dobra, tam są jeszcze, zobaczcie, chyba jakieś były schody na górę, co? Tylko czy... A czekajcie, 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 bo ja zapomniałem o tej skrzyni. Bo coś tu wyskoczy. Jaka cisza. Gdzie jest ta skrzynia? Pominąłem? Ja pominąłem. Strzałka wskazywała w tę stronę. Tym jak się pali w oddali, widzicie? Coś kurczę. Nie, nie, nie. A tutaj to. Jezus Maria, no nie mogę z nimi. Jakieś przygięcie. Przeładuję sobie. Nagle cisza, cisza. I się pojawiają. Świetna skrzynia. Skrzynia z naprawdę ciekawymi wiktuałami. Tak się chyba mówi. Wiktuały? Wiktuały? Wiktuały chyba. Będę musiał to sprawdzić. Dobra, tędy. To pewnie będzie nasz przełącznik. O jejku. Zapowiada się walka. To taka chyba dosyć poważna, bo... Jesteśmy naprawdę nieźle wyposażeni w tym momencie. Niczego nie pominąłem. Tędy będziemy mogli sobie zejść. Ale najpierw włączmy tę bramę. Już ich słyszę. Tylko jeden? Nie. Jeszcze ktoś tam tupta. Jest. Kurczę. Strzeliłbym do niego. No to było pod schodami, także... Oj! Przypadek. Bierzemy auto. Nawet jeżeli będziemy nim jechać krótko, ale... Zatwim go? Nie, jeszcze mi się tutaj plączy.
Teraz tak. Jestem teraz wyjątkowo ostrożny. Kurczę, tam coś może być. Tylko, że to sprawdzić, muszę wysiąść. Jeśli będzie tam tylko ten termos z kawą, który właśnie widzę na piedestale, to będę trochę zawiedziony. Że tak wielkiego termosu to w życiu nie widziałem. Termos gigant. No i tylko będzie ten termos chyba. Nie, czekajcie, czekajcie. A, to liście tak świetle latarki wyglądały. To będzie taka nasza droga bez powrotu teraz, jak tu wjedziemy. To spadło? Nie. Pewnie w tamtą stronę, bo tutaj nic nie możemy zrobić. Jeszcze rzucę okiem. Naprawdę nie pamiętam, co tu będzie się działo dokładnie. Czy my będziemy walczyć z tym? Czy nie? Wygląda jak arena. No już chyba wiem, czy, z czym będziemy walczyć. Taki to spychacz, taki sam. Z identycznym walczyliśmy. Tędy nie przyjadę. Jezus Maria. To jest kartka. I racy są. Muszę się ustawić, ja bym to z chęcią wziął. Ale ja w razie czego od razu będę wsiadał do auta. No dobra, chyba trzeba się na górę udać. Sprawdźmy to. Najpierw to weźmy. Ile tych rzeczy? Co ten cień? Dobra, coś zrobiliśmy. Nie chcę schodzić. Już. Nie. Na razie tylko to już myślałem, że jakaś walka. Powietrze gęstnieje. Nie, spychacz. Spychacz zagłady reaktywacja. No musimy się z nim uporać. Wydaje mi się, że wykorzystajmy ile się da samochód. O, ale wykorzystaliśmy to naprawdę. Wykorzystaliśmy do granic możliwości. A jeszcze koledzy. Rakietnica. W ogóle nie chciałem z niej strzelać. Ktoś mi się musiał automatycznie przestawić. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. To sobie przeładujemy. Wejdę jeszcze na górę, zobaczę z punktu obserwacyjnego, jak to mniej więcej wygląda. Tak, on tutaj szaleje. On tutaj szaleje, my musimy się udać gdzie?
Może po prostu spróbujmy. Czy to jest twardy skubaniec? A przeciwników też tutaj na pewno nie będzie zbyt mało. Nie wiem, co ja teraz zrobiłem. Nie, to wszystko zrobiłem. Aj. Dziesięć rad. Dobra. Są przeciwnicy. Kurczę, już patrzę, że ponad 25 minut trwa ten odcinek, także chyba pobiegniemy do tego światła. Aj, jeszcze dostałem. I zakończymy tutaj. W takim oto momencie zakończymy ten odcinek trochę w takim, jakby to powiedzieć, no będzie tutaj dalsza akcja i to pewnie niedługo, ale odcinek już ma właśnie 27 minut, także wydaje mi się, że to starczy. Dziękuję wam za uwagę, dzisiaj za bardzo się jakoś nie odzywałem, nie opowiadałem jakiejś historii, byłem w napięciu, też ta sytuacja w grze właśnie była dosyć taka mroczna. Cały czas widzieliście, toczyliśmy jakieś walki, także jak będzie tylko przez chwilę spokojniej, chociaż nie wiem, czy będzie do końca gry, wtedy coś poopowiadam, może jakieś historie, zobaczymy. Dziękuję wam za uwagę, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!